Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Mage Seeker, The League of Legends Story. No i czym my się dzisiaj zajmiemy? Zanim sobie pogadam, bo wiem, że zaraz wypierdolę pieniądze w błoto. Idziemy do ciebie, przyjacielu. Możemy z tobą również porozmawiać. Umiejętności bojowe. Masz spory talent do walki, chłopcze. Gdzie się nauczyłeś tak wykorzystywać magię? Kiedy mój tato jeszcze żył, nie chciał, żebym walczył. Zamiast tego nauczył nas, jak się ukrywać. Ale gdy dzikie zwierzęta przychodziły po owce, wszyscy w miasteczku pilnowali pastwisk. Więc musiałem spędzać samotnie całe noce. To chyba był dobry czas na ćwiczenia. Używaliśmy pochodni do odstraszenia drapieżców. Nie tylko ja zostawiałem po sobie spaloną trawę. Bardzo sprytnie. Ale pamiętaj. Tak, wiem. Leilani uważa, że jestem za młody, by walczyć. Ale jestem starszy niż ty byłeś, kiedy poszedłeś do więzienia. Mówię ci tylko, żebyś był ostrożny. Inaczej, Leilani obedrze mnie ze skóry za to, że cię narażam. Rodzina. Pewnie tęsknisz za rodziną, chłopcze. Gdybyś kiedyś zechciał do nich wrócić, nie mam dokąd. Łowcy magów zabrali nawet mojego brata, a tylko on mi został. To straszne. Czy twój brat też jest magiem? Wszyscy byliśmy magami, ale umieliśmy się dobrze maskować. Mój tato nas nauczył. Umieliśmy nasze moce, wystrzegaliśmy się łowców magów. Dzień w dzień udawaliśmy zwykłych ludzi. Ale tak nas odkryli. Łowcy magów są niezmordowani. To nie była wasza wina. Oni próbowali zwerbować mnie i mojego brata. Obiecali nam wolność, ale nie mogłem tego zrobić. Zatem byłeś silniejszy niż ja, Rukko. Ich obietnice są kłamstwami. Nic, co byś na nich nie zrobił, by ich nie powstrzymało. Odbijemy twojego brata, gdy tylko załatwimy Eldreda. Oby tak się stało. Dobra. Dawaj, kuźnie. Z miejsca chcę sobie to odblokować. Jednak dwa sloty to dwa sloty. I co my tam jeszcze możemy kupić? Nic nie możemy kupić, bo nas nie stać. Okej. Okay. Znaczy, tak. Obrażenia do ataku to by się przydało. Obrażenia magiczne plus i zdrowie. To i to byłoby fajne. Czyli potrzebujemy dwóch koła. To kolejne coś? Nie. Jops jest całkiem urocza. Niebezpieczna, ale urocza. Gdzie jest Jops? Jops jest tutaj. Dobra, Leilani. Leilani, dobrze powiedziałem tym razem. Nie śpisz. To dobrze, mam dla ciebie nowiny. Nie jesteśmy sami w tych lasach. Nasi zwiadowcy znaleźli ukryty obóz magów w ruinach Terbizji. I posłuchaj, przewodzi imi Luxana, obrończyni korony. Lux? Więc opuściła stolicę. Dobrze zrobiła. To wy się znacie? Znamy się, owszem. Kiedyś. Wykradłem jej moce, by uciec z więzienia. Ujawniłem światu jej sekret. Jak poznałeś taką arystokratkę? Lux zwykła odwiedzać mnie w celi. Kilka miesięcy temu. Mam niewiele czasu, Sylas. To nieważne. Przyniosłeś to, o co prosiłem? Tak. To ostatnie książki o Petrucycie, jakie udało mi się znaleźć. I przyniosłem ci coś jeszcze. Słodka bułeczka? Rozpieszczasz mi światełko. Po prostu nie chcę, byś jadł więcej szczurów, niż to absolutnie konieczne. Mogłobyś powiedzieć temu swojemu wujowi, by przysłał nam lepsze jedzenie. Lordowi Eldredowi? Mogłem spróbować, ale on mnie nie posłucha. To okrutny człowiek, ale jestem najmłodszą z rodu obrońców korony. Nie mogę nic zrobić. Możesz i zrobisz, Lux. Musisz się mu postawić. Masz w sobie moc, o której twój wuj może tylko pomarzyć. Opanuj ją, a będziesz niepowstrzymana. Dla się...
Tyle mnie nauczyłeś. Chciałabym móc się odwdzięczyć. Życie jest długie, światełko. Pewnego dnia może nadarzy się okazja. Przez jakiś czas chyba wierzyła, że naprawdę się zaprzyjaźniliśmy. Ale jej brat, Garen, dowiedział się, że z nią rozmawiam i zamierzał mnie stracić. Więc wykradłeś moce Lux. Wszyscy poznali jej tajemnicę. Tylko tak mogłem uciec. Nie było innego wyjścia. Gdybyś miał taką szansę, zrobiłbyś to jeszcze raz? Tak. Wiem, że nie jestem dobrym człowiekiem, Leilani. Nigdy nie miałem tego luksusu, by móc się nim stać. Jednak, gdybym miał okazję zrobić wszystko jeszcze raz, powiedziałbym jej dlaczego. To by zrozumiała, że ja tylko próbowałem przeżyć. W przyszłości, którą budujemy, będzie miejsce na troskę o innych, nie tylko na przetrwanie. Jeszcze nie słyszałem o takim miejscu, ale miło to brzmi. Jak przy okazji, Jobs cię szuka. Jest w pobliżu placu ćwiczeń. Porozmawiaj z Jobs. Nowy cel. Ja mam z tobą jakieś nowe dialogi? Braciszek? No, jednak mieliśmy iść najpierw tam. Jaki jest twój brat, Krupko? Jest czeladnikiem kowalskim, tak jak ty? Zgadza się. Tata nauczył nas wszystkiego, co wie, ale czasem wciąż traktuje mnie jak dziecko. W dzieciństwie ciągle się o coś kłóciliśmy. Mój brat zawsze mówił, że jestem najbardziej wnerwiającym dzieciakiem na świecie. Czyli nie dogadujecie się ze sobą. Nie zawsze, ale jest moim najlepszym przyjacielem. Zawsze wszystko rywalizowaliśmy. Ścigaliśmy się, kto szybciej dyma miechem i kto pierwszy rozpali ogień w kuźni. Zawsze dawał mi wygrywać, bo moje życie miało być łatwiejsze. On miał mnie chronić. Nie zawsze był kochanym starszym bratem, ale teraz wiem, że oddałby za mnie życie. A ja zrobiłbym to samo dla niego. Tak bardzo za nim tęsknię. Nigdy nie miałem brata, ale wygląda na to, że się kochacie. Okej. Już chyba nic nie ma. Piesio? Tam jest skrzydlaty. Tam jest skrzydlaty. Czemu ty nie możesz tego kamienia rozwalić? Hej, kajdaniarzu. Masz szczęście, że jestem w pobliżu. To dlaczego? Jestem najlepsza w szkoleniu świeżaków. Przyjdź do mnie, jeśli chcesz zobaczyć, jak sobie radzę. Radzą, przepraszam. Wzmocnianie wygnańców. U Jobs możesz sprawdzić stan swoich wygnańców. Stają się oni coraz silniejsi w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Rekruci ulepszają ich kombinacje, obrażenia od żywiołów zadawane przez Sylasa i stanowiska sojuszników. Twoja kryjówka będzie powiększać się w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Niektóre obiekty są ulepszone. Można też odblokować nowe obszary. Wow. Obrażenia od lodu. No dobra, wszystko pięknie ładnie, ale... Nija. No i tu nic nie da się zrobić w sumie. Mapa kryjówki. Kapuję. Skarbiec odblokujemy sobie przy 20 i wtedy będziemy mogli wejść na górę. Ma to sens. Przy 15 odblokujemy sobie ten cały poziom. Słyszałem, że szukacie kogoś imieniem Kara. Podsłuchałem kiedyś rozmowę strażników. Przenieśli ją do Devineur. To mocny trop. Od razu tam wyruszę. Uważaj na siebie. W Devineur pewnie roi się od łowców magów. Szkoda, że nie mogę dać im nauczki, ale wciąż słabo się czuję po tym całym czasie spędzonym w celi. Więc odpoczywaj, Jobs. Wkrótce sprowadzę ci więcej powstańców do szkolenia. Gotuj się do misji. Chyba nie nadaje się do misji. Nadajesz się. Chętnie się do czegoś przydam, ale kto? Duch? Ło, ty to kto? Ej! Ło! Ho, 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 ho!
tam widzę coś ciekawego. Tu jest coś do czytania. No bez jaj. Ja chcę czytać. Nie da się przeczytać tego. Worki ci zasłaniają. No biedny Sylas, kurwa. No naprawdę biedny. O, da się. Nowy mag, Willem, potrafi wznieść ogień dłońmi. Umieściłem go początkowo pod opieką innego przyzywacza ognia, ale to Elspeth, której eteryczna magia niczym nie przypomina magii ognia, nauczyła go panować nad swoimi mocami. Po rozmowie z ich trojkiem doszedłem do wniosku, że o ile przyzywacze ognia wywołują podobne efekty, diametralnie różnią się pod względem podejścia do magii. Willem porównuje swoją magię z bólem mięśni, oczarowanie z ich rozciąganiem. Tak też Elspeth radzi sobie z własną magią i dlatego okazała się świetną nauczycielką do młodego Willema. Zacznę badać innych magów. Może opracujemy system, który ułatwi dopasowanie początkujących magów do odpowiednich mentorów. Jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli zrozumiemy magię, będziemy mogli pomóc innym wyzbyć się strachu przed nią. Okej. Ja nic nie ominąłem tam po drodze. Żadnych książek, nic. Zero? Nul? Nic? Jeszcze trochę widzenia z następnej misji. No pewnie, ja tu będę ci żarcie przynosił. A nie wie co będzie dalej. Dobra. Uchu i podruchu. Zadania. Gdy Sylas wyrusza na misję, może zlecić wygnańcom, by w tym czasie wykonywali różne zadania, za które przyznawane są nagrody. Istnieją trzy typy zadań. Zasadzka, rekrutacja i zadania osobiste. Zadania zasadzki zapewniają Sylasowi dodatkowe zaopatrzenie. Jego ilość zależy od danej misji i prawdopodobieństwa sukcesu wygnańca, które jest niezależne od gracza. Zadania rekrutacyjne dają wykonującemu je wygnańcowi dodatkowych rekrutów. Ich liczba jest wskazana w opisie zadań. Zanim wygnańcy będą mieli osobiste prośby. Jeśli Sylas pozwoli im je zrealizować, mogą wrócić z nagrodami. Ciekawe. Zadanie rekrutacja, działalność partyzancka. Grupa więźniów uciekła z pobliskiej fortecy łowców magów. Magowie próbowali dostać się do naszego obozu, ale zgubili się w lesie. Jeśli ich nie znajdziemy, zrobią to łowcy magów. Devineur i siedziba w mewisku. Kogo mogę tam wysłać? Ciebie. Jaka jest szansa? Jest tu jakaś szansa? Wydymać szympansa. No tylko jednego? Ojejej. Ej, no ja chciałem coś zrobić. Dobra. Laboratorium łowców magów gromadzi ostatnio duże pokłady petrucytu. Petrucyt pochłania magię, więc cokolwiek planują z nim zrobić, to nie może być nic dobrego. Zbadaj sprawę i poznaj skrywane przez łowców magów tajemnice. Że pójdziemy to w ten sposób. Wszystko. Ruszamy. Nie samymi głównymi misjami człowiek żyje przecież. Nie mówię, że będziemy non-stop wykonywać te misje opcjonalne, ale teraz na jakiś czas w sumie why not. Poznaj plany łowców magów. O właśnie, bo zapomniałem tego zrobić. To chcę to. Jak działa teraz to? Jak ja sobie mogę wymieniać? Tak sobie mogę wymieniać. Blum. Chodź tam na solo. Ile momentów już zapomniałem kombosów. Shift, prawy, lewy. Dobra, pamiętam. No, w górę, w dół. Lewo, prawo i na drzewo. Hop. Kuku. O kurwa, zbroja. Dobra, ale tego paniczka to trzeba walnąć. No, zwiększ sobie tą tarczkę. Łachmy to. I po pysku. Pik. Idziemy dalej. Jeżeli serio omijam jakieś sekrety, to będę bardzo zły. Ja nie lubię omijać sekretów. Czy ja tam nic nie ominąłem? Czekajcie chwilę. I spojrzałem na mapę. Nie da się wrócić. No.
może trudno. Co to jest? Atuty. Naukowcy łowców magów tworzyli w tajemnicy zakręcia z atutami. Działają one jak zakręcia lejlani, ale każdy z nich zapewnia dodatkową korzyść. Seraz nie może jednak zachowywać tych zakręć po zakończeniu misji. Ojej, obrażenia fizyczne zostały zwiększone, obrażenia magiczne zostały zwiększone. Ukrzepienie. Rzuca kulę ognia, zadając obrażenia trafionym wrogom. To to. Potwierdź. Ten czar wygląda jak dzieło Leilani, z tą różnicą, że jest strasznie niestabilny. Czary mogą się przydać, ale powinienem je zniszczyć przed odejściem. Jesteś głupi, Sylas. Tyle mam ci do powiedzenia. Czekajcie, czekajcie, bo to jest jakieś przejście. O, dobra, to jest to przejście, nieważne. Tyk, tyk, tyk. Co mnie walnęło? Wow, pierdol. Hehe. Dobra, to chyba wszystko. No tu nie ma wejścia. Tak w sumie wiecie co, tak sobie tu przeklinam, przeklinam, a może wam to przeszkadza, że tak przeklinam. Piszcie w komentarzach, bo może ja naprawdę powinienem trochę dupę ogarnąć. Ale przynajmniej nie udaje nikogo, kim nie jestem, nie? To jest jakiś atut. O Jezu, ale ty pierdol dostaniesz, ty jeszcze nie wiesz. Mówiłem. Tyk. Chodź. Już wiemy, że to nic nie daje. Pierwsza skrzynka. Nic nie ma, nic nie ma. Pyk. Porobień. Porobień. O nie, o nie. Nie zdążył. Po co ci to było, przyjacielu? Po co ci to było? Dobra, tu nie przejdziemy dalej. Rozumiem, że coś tu musimy jeszcze zrobić. Albo zostały jeszcze jakieś... patołachy. Został jeszcze jakieś patołachy. Tak, któryś się powiedział po polsku. Nie mówcie, że ja się tu zbugowałem, proszę. Nie róbcie sobie żartów nawet w taki sposób. Ja się tu zbadziłem. Pierwszy bug, naprawdę. No nie, 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 nie. Proszę nie. No bez jaj. O, tu jest. Zbarzył się cwaniaczek. Nie ruszał się. Wiecie co, ja zrobię takiego save'a sekurycyjnego, bo jakoś nie mam zaufania do tej gry. Kolejne. Tworzy wokół ciebie wir powietrzny zadający obrażenia wrogom, których trafi. Maksymalnie zdrowie teraz rośnie. Tworzy wokół ciebie pole ognia zadający obrażenia wrogom, którzy go dotkną. Zaklęcia skopiowane od wrogów zadają więcej obrażeń magicznych. Mogę nic nie wybierać? Mogę. Nie wypuścicie mnie, dopóki nie wybiorę, naprawdę. O Jezu, lipa. Dobra, to to. Takie słabe to było, ale okej. Okay.
Serio, oni są easy. I to totalnie easy. Dobra, mamy przejście od dołu. Rozumiem, że tutaj przejść się nie da w ten sposób, co myślę. Tylko trzeba niestety zrobić w sposób manualny. Po co rekrutów? Pewnie, po co rekruci? O? Wy nie chcecie? To jest easy. Nawet jednego HP-ka nie straciłem. Rozumiem, że do was się nie wejdzie. No cóż, to wyglądało jak wejście. Ale niestety nie, to nie jest wejście. Wow, 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 panie! Pyk. No nie! Kurde, oni mogą być ciężcy pod tym względem, że właśnie jak oni sobie to robią. No, nie było trudne. Myślałem, że będzie bardziej trudne. I też byśmy sobie z tamtymi poradzili bez problemu. Dawaj skrzynię z skarbami. Za co siedzisz, brachu? Wyglądasz jak cyberpunka. Dobra, tutaj się nie da tego zniszczyć. Tutaj się da, ale... Nic co nie zmienia w naszym wypadku. 50 takich skrzyni. No wiecie co, byście się wstydzili. Byście się wstydzili. Kolejny poziom, kolejne bezużyteczne. O, tak jak myślałem, perki. Pożegnał ciebie wir. Obrażenia magiczne zostają zwiększone. Obrażenia fizyczne zostają zwiększone. Aż wolę obrażenia magiczne. Idziemy testować. Obrażenia magiczne, prawda? Obrażenia magiczne? Aha, tu nie ma pokazanego, czy to jest magiczne, czy fizyczne. Nie, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Ej, ta bossa! O, 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 o! Gnoju dobije. Petrucytowa eksplozja. Oż ty gnojku, oż ty. Ale ja ci nakopię do dupy. Jeszcze nie wiesz. O nie. Teraz już trochę przegięliście z tym. Dawaj full pot. O, ty jeszcze żyjesz tu. Nie uciekaj, bo i tak się nakopię do dupy. Was jest tu więc? Kurde, ja podki zużyłem. Opa! No przestań mnie napierdzielać! Z dystansu! Pyk. Najpierw was się podmiędziemy. Ten się ładuje. Samo naprawdające, ciebie nie lubimy. Hamstwo. Siadło? Siadło. Wszystkie? Potałachy wszystkie.
Nie wszystkie. Kurde, ile was tu jest? Noż, ale ja wam nakopię do dupy. Więcej was matka nie miała w tym pierdolniku. Kurde. Mało HP. A Shiro wszystkie potki zużył, zamiast sobie zostawić coś. No nie, po co? Jezu, no ile was tu jest? Otworzyło się. A czemu ja ciebie nie muszę tłuc do końca? Dobra. Wszystkie gałgany poszły spać. No nie powiem, napociłem się trochę. Patrz, jak jest bugowane. Da się to bugować. Z żalem rozstaje się z takimi przydatnymi przedmiotami, ale są zbyt niestabilne. Ty sam jesteś, kurwa, niestabilny. Za taką naparzankę to tu powinno być 200, a nie 90, albo 300 nawet. Najlepiej to 2000. Niestabilne. No i prawie 2000 na stukę, no. Jakby nie patrzeć. Taki sam charakter pisma jak w książkach, które Lux dała mi w więzieniu. To musi być Durant. Wyobrażam sobie, do czego owcy magów mogą potrzebować jego wiedzy na temat Petrucytu. To źle wróży dla magów. Siedziba w mywisku, odblokowano osiągnięcie. Łowcy magów myślą, że prześcigną nas w czarotwórstwie? Ha, powodzenia. Ale sądząc po dokumentach, które znalazł Durant, owcy magów coś knują. Przyszło ci do głowy, że twoja mentorka może mieć coś z tym wspólnego? Nie znasz Kary. Jest bardzo zaborcza wobec swoich czarów. Owcy magów nie złamią jej tak łatwo. Niszcząc ich laboratoria, powinniśmy wypatrywać kolejnych wskazówek. Dobra, Don General. Mamy jakieś rozmowy? Nie mamy. Dawaj kuźnie. Obrażenia magiczne czy fizyczne? Magiczne. No i możemy kolejny kupić za 800. Kurde, korci. Korci jak cholera. Jest obrona plus. No to w sumie dużo tego nie ma jakoś. Za 1000. Biorę. Trzy to trzy. Łowcy magów. Selasie, chciałabym cię spytać o czas, jaki spędziłeś u łowców magów. Co tu opowiadać? Moja historia jest na każdym afiszu z poszukiwanymi zbiegami. Mówią, że jestem zdrajcą, psychopatą, mordercą. Ta dziewczynka na farmie, magiczka i jej ojciec. Łowcy magów zmusili cię, byś ich zabił, prawda? Nie. To był wypadek. Byłem tylko 12-letnim łowcą magów, który nie rozumiał własnej magii. Próbowałem pomóc dziewczynce uciec, uchłaniając jej moce, ale nie potrafiłem ich opanować. Wszyscy wtedy zginęli, łącznie z nią. A mnie łowcy magów wtrącili do więzienia.
To z twojej strony odważne, że próbowałeś się uratować. Próbowałem dać jej szansę. Szansy, której nie dano mnie. Właśnie dlatego walczymy, aby każdy mag miał tę szansę. Od tej pory żadnych sekretów między nami, Sylasie. Zgoda? Jaki sekret? Ucieczka z więzienia. Ciekawi mnie, w jaki sposób udało ci się uciec z demacjańskiego więzienia. Dzięki pismom Arctusa J. Duranda. Sporo i dość szczęścia i pomocy pewnej demacjańskiej arystokratki. Duranda? Legendarnego demacjańskiego rzeźbiarza? W istocie. Badał Petrucyt, tak jak ty. Dopóki nie przeczytałem pism Duranda, nie miałem pojęcia, że Petrucyt to, co trzymało mnie w więzieniu, może też pomóc mi w ucieczce. Gdy zrozumiałem, że mogę wchłonąć magię w te kajdany, potrzebowałem już tylko odpowiedniego maga w właściwej chwili. Ta część historii nie jest radosna. Słyszałem już wiele smutnych opowieści. Na razie powiem tylko, że w czasie mojej egzekucji Luxana, obrończyni korony, była w pobliżu. Jest wybitną magiczką światła. Lux, obrończyni korony, włada magią światła? A ty wykorzystałeś jej moce? Mam tyle pytań. Tak jak połowa Demacji. Ty uciekłem z miasta, ona też była do tego zmuszona. Mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Mamy tu troszeczkę nieporozumienie. Bo jakby nie patrzeć, to Luxana... Już było mówione o Luxanie, że Luxana jest... że nic jej nie jest. Ale tego żywioł jeszcze nie wchłonęliśmy niestety. Dobra. Jak tam to wszystko wygląda? Nowy rekrut? Dobra robota. Zadania, rekrutacja. Tak, dobrze powiedziałem. I rozumiem, że to... dobra, nieważne. Kryjówka? Dobra, to jest cały ten lore nasz. Więzienie, historia, więzienie. Jak długo byłaś uwięziona, Jobs? Coś pomiędzy żywotem pająka i żółwia. W latach? Miałam wrażenie, że przez wieczność. Znam to uczucie. Gdy siedzisz samotnie w ciemności, czas traci znaczenie. Ale nie byłam sama, pamiętasz? Miałam Hezbeta. Ciągle próbował mnie zmusić, bym używała swoich mocy na różne sposoby. Kłuł mnie, szturchał. Dawał mi do picia paskudne rzeczy, po których było mi niedobrze. Fuj! Ale byłaś silniejsza niż jego eksperymenty. Przetrwałaś. U mnie przetrwanie więzienia kosztowało każdy ułamek mojej siły. Zapomniałem, jak to jest być wolnym. Ja po prostu żyję sobie powoli. Dzień po dniu. Tak zwykle robią Jordle. A skoro już o tym mowa, mam ochotę na naprawdę wielką kanapkę. Chętnie się przyłączę. Jobs, zdałem sobie sprawę, że niewiele o tobie wiem. Co możesz opowiedzieć o sobie? Fantastyczne historie. Walki na miecze, spiski, ucieczka tunelami, przebieranki, mnóstwo kapeluszy. Tak sobie tylko wykrzykujesz hasło, czy naprawdę to wszystko robiłaś? Mam ponad 300 lat, Sylas. Nic nie jest dla mnie nowe. Chociaż jest jedna rzecz, której nie miałam. Grupy przyjaciół, z którymi mogłem robić te różne rzeczy. Razem szukać grzybów, dzielić się ciastem i knuć zemstę na wrogach. Takie tam. Myślę, że możesz to robić razem ze mną. O rany! Naprawdę? Przynajmniej jeśli chodzi o knucie zemsty. Co do reszty, Leilani chyba będzie się lepiej nadawać. Sylasie, to byłoby wspaniałe. Ile my razem grzybów znajdziemy? Pokażę ci mój koszyk na grzybobranie. Nie mogę się doczekać. Ale ogólnie Hops jest świetna. Fajna postać. Dobra, co my tutaj dalej musimy robić? Widzę, że mam planowanie. To możemy sobie poplanować tylko. Tylko, bo ja tu widziałem te różne... To jest...
O to mi chodziło. O to. Że tu możemy sobie teraz stukiwać różne rzeczy. No i właśnie to znika, to jest głupie. To jest mega głupie. Rozumiem, że powietrze pokonuje wiatr i wiatr pokonuje powietrze. No to możemy sobie wziąć to w sumie. 4 podstawowe żywioły. Znaliśmy tu napisy wspominające Mihirę. Kto to taki? Mihiry to ja nie znam, nawet grając w LoL'a. Dobra, jak to nasze questy? Siedziba w Dolinie Cyprysowej. Zwiadowcy znaleźli kolejne tajne laboratorium czarnotwórstwa. Zbadaj placówkę chłopców magów i odkryj, do czego potrzebują tyle petrucytu. Myślę, że... Nie dzisiaj. Idziemy standard. Lecimy, potwierdzamy. I przytrzymujemy. No, zostało nam 10 minut odcinka, niecałe nawet. Ale... Przynajmniej zaczniemy. Mentorka Leilani jest uwięziona w Devineur, laboratorium łowców magów prowadzonym przez Hezbeta, głównego naukowca zakonu. Włam się do środka i uratuj Karę. Devineur, znajdź Karę. A co jeśli przebyliśmy za późno, aby ją uratować? Zamartwianie się nic nie da. Definitywnie to jest Morgana. Założę się, że nigdy nie miałeś kogoś takiego jak Kara, kto by się o ciebie troszczył. Miałem kogoś takiego, ale to bez znaczenia. Nie zdołał mnie uratować. Dobra. Jak to wygląda? Kapuję, że mamy dużo do zglądania. To pewnie będzie długa misja. Tyle nam zostało, plus tam trochę. Okej. Tak jakby nam się resetują pierwsze te punkty, które zdobyliśmy. Idź pierwszy. Upewnij się, że nikt nas nie śledzi. Brzmi dobrze. Jak już będą martwi, chodź za mną. Wytrzymaj, Kara. Już prawie jesteśmy. Aha, czyli... Dużo nam pomogłaś. No dobra, to już są martwi. Coś jeszcze? Nie wiem, frytki do tego? Da się to podpalić? Nie da się podpalić. Au. Jak będziecie mnie tak napierdzielać, to się bardzo pogniewamy. I będzie poszek. Taki właśnie jak ten. Jak to wygląda? Prosty tunel. O, silence. Pyk. Noż ty gnoju, padalcu jeden. Tu przejścia nie ma, tu też przejścia nie ma. A już mam 50 HP. Niedobrze. Drogi pamiętniku, zagrożenie ze strony magów jest znacznie poważniejsze niż moi bracia są w stanie sobie wyobrazić. Czyżby żaden z nich nie czytał traktatów historii o wojnach runicznych? W trakcie tego konfliktu niekontrolowana magia omalże zniszczyła świat. Następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. Uważam, że magów trzeba zlikwidować na dobre, dla dobra wszystkich. Nie wystarczy zamknąć ich za kratkami. Ale moje poglądy są uważane za skrajne nawet przez innych łowców. No więc już łowców magów, Andrach Lov. Już tu? Niezła robota. Tymi cudami możemy zejść do więzienia. Muszę wiedzieć. A, już myślałem, że jakiś secret.
Morgana odnawiająca AP. To jest na obłęd. Co takiego Eldred próbuje stworzyć? No. Dobra, kim ty jesteś? No tak cię mogę napierdzielać, jak chcesz. A, dobra, wiem, kim ty jesteś. O, to bolało. Jesteś z tego. A nie, nie jesteś z tego, jesteś z wiatru. Hop. Nie ma. Ampa Fatima było i nie ma. Kurwa, ja wam te silence to zaraz w dupę wsadzę. Was trzeba napierdalać po prostu. Tyle w temacie. Tylko tyle i aż tyle. Zauważcie, że ich się nawet zastopować. Mistrz żywiołów dostałem osiągnięcie. Pa. Dobra, tutaj jest kółeczko. Rozumiem, że moja mama, pomóżcie mi znaleźć mamę. Znałem ci pomógł, ale chyba nie mogę. To bezcelowe. I tak znowu nas złapią. Te drzwi do celi nie ustąpią od tak. Wierz mi, próbowałem. Pomóżcie mi. Nawet jeśli uwolnimy tych więźniów, nie będą bezpieczni. Większość jest za słaba, by walczyć. No dawaj, nie patrz bezczynnie, jak niszczą to królestwo. Pomóż mi w tym. Jak niszczę to królestwo, zniszczymy wszystko. Chcesz dołączyć do mojego działu? No i oczywiście. Gdy mama upadła na targowisku, wiedziałem, że już po mnie. Trzymała się za pierś z wyrazami agonii na twarzy. Wyglądała na przerażoną. Wszyscy patrzyli na nas, ale nie pomagali. Co mogli zrobić? Więc ja zrobiłem, co mogłem. Dotknąłem jej. Rozbłysło światło i ból ustał. Owcy magów znaleźli mnie przed zachodem słońca. Nie kryłem się. To bezcelowe. Teraz tkwię w więzieniu, gdzie eksperymentują na mnie i każą pić lodowate wywary. Każdego dnia jakaś część mnie umiera. Ale umieram, wiedząc, że nie jestem demonem, za jakiego mnie uważają. Moja mama żyje. Nie jestem demonem. Ty również nie. Kimkolwiek jesteś, ty, który trafiłeś do tej celi po mnie, też jesteś demasjaninem. Wydosyj nas stąd, zanim ona wróci. Ona? Oj, coraz więcej mi się wydaje, że jednak ta twoja nauczycielka to jest krowa straszna. Tu nie ma przejścia. Wynocha. Terwiny, szamoń, słuchaj, wydosyń nas stąd, zanim ona wróci. No właśnie, cały czas tylko ona i ona. Serio, mi się wydaje, że ta przyjaciółka to jest chyba jakaś taka pierdyknięta. Au, 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 au. Pyk. Wcale nie są trudne, wystarczy na nie sposób. Tyk. To musi być dźwignia, która otwiera cenę. Bo to wiadomo, że jak ty to teraz klikniesz, to się tu zamknie wszystko. Najpierw skrzynia.
Zabierz magów w bezpieczne miejsce. Potrzebuję cię. Ja pójdę poszukać kary. Jasne. Powodzenia, Sylasie. Mną się nie przejmuj. I dzięki za pomoc. Okej. Nie wiem, ile zostało odcinka i to jest chyba najgorsze. Że odcinka wiem, ile zostało, już powinniśmy kończyć. O panie, dobra, ale tu jest jeszcze sporo do oczekiwania. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Mage Seeker, The League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej.